Ponad 4 726 000 zł wzrostu wartości majątku netto, kupując nieruchomość za 500 000 zł, korzystając z dźwigni finansowej. Zaraz Ci pokażę, jak to wyliczyłem na konkretnym przykładzie na moim kalkulatorze. I popatrz, załóżmy, że kupujemy nieruchomość za 500 000 zł, a kwota kredytu będzie 400 000 zł, okres 30 lat, oprocentowanie 8,5% i zapłacimy odsetek 707 000 zł. I teraz uwzględniając procent składany wzrostu wartości nieruchomości, czyli szacunkowo 8%, bo taka jest średnia wzrostu wartości nieruchomości w ostatnich 20 latach, więc mniej nie będzie, więc przyjąłem najmniejszy wskaźnik. I teraz Ci pokażę dokładnie na kalkulatorze, dlaczego i jak to obliczyłem. I teraz załóżmy, że kupujesz nieruchomość za 500 tysięcy złotych i tutaj wykładniczo przyjąłem 8% wzrostu wartości nieruchomości, czyli Twojego majątku netto. I teraz lecimy tutaj, tu, lecimy. I tutaj przyjąłem po 30 latach, koszt kredytu będzie nas kosztował 707 tysięcy, natomiast różnica między Wartość